chmurach przed nami co jakiś czas widać Broadpeak. Jak się zrobi takie okno. Dobry wieczór Państwu. Dziś mamy przyjemność się spotkać i rozmawiać z synem legendarnego himalaisty Macieja Berbeki, Stanisław Berbeka, moim i Państwa gościem. Dzień dobry, witam serdecznie. Dobry wieczór, dzień dobry. Spotykamy się przy okazji emisji filmu Dreamland, emisji w Małopolskim Centrum Kultury Sokół. Filmu, który co prawda wielu z Was miało okazję już widzieć, bo można go zobaczyć właściwie od 2 lat. Filmu bardzo mocno nagradzanego, jeśli dobrze policzyłam, to chyba 9 nagród udało się zdobyć. To reżyserski debiut Twój, Stanisławie. Ja muszę zapytać na początek o jedną rzecz. Tworzenie filmu o człowieku, który był Twoim tatą, w momencie, kiedy już go z Tobą nie było. Przypomnę, że 5 marca tacie udało się zdobyć zimą Broadpeak, ale nie udało mu się już z tego szczytu zejść. To było w 2013 roku, więc już długie lata od tego czasu minęły. Myślę, że ból chyba ten sam. No tak, zdecydowanie. Ból jest jakby, jest ten sam, chociaż z perspektywy czasu też, no, znaczy jest tak, jak tata zginął w 2013 roku na Broadpeaku, ja miałem taką myśl, że muszę coś po prostu o nim zrobić i wtedy się zdecydowałem, że to będzie film, więc jakby sam proces tworzenia filmu był bardzo długi, bo to było zaraz od jego wypadku, ja zbierałem różne materiały, natomiast no, temu towarzyszył na pewno duży ból no bo jednak jest trudne zrobić film dokumentalny o własnym ojcu, który zginął, odszedł nagle, prawda, więc to... Przeczytałam w jednym z wywiadów, że to była dla Ciebie niezwykle taka trudna, emocjonalna podróż, że ojciec z zawodu, z pasji himalaista, więc pewnie można założyć, że w domu często go brakowało. Że miałeś takie wrażenie, że dopiero gromadząc te wszystkie materiały, rozmawiając z ludźmi, którzy bardzo intensywnie uczestniczyli w życiu taty, że Ty tak naprawdę wtedy ojca dopiero tak dobrze zacząłeś poznawać. Ile w tym prawdy? Myślę, że może aż tak mocno to nie było, bo my mieliśmy z tatą świetny kontakt. Ale często go nie było. Często go nie było, natomiast on jak był, czy często, te wyprawy takie jego najważniejsze były w latach 80. To ja byłem małym szkrabem i on wtedy faktycznie wyjeżdżał na długie miesiące. Taka wyprawa trwała wtedy od 5 do 6 miesięcy czasami, więc ich nie było długo. Natomiast no, mama z nami zostawała, a tata jak wracał, to był w pełni z nami, prawda? My po prostu na 100% się nami zajmował i... Wspieraliście pasję? Rozumieliście? Mama akceptowała, rozumiała? Myślę, że żona himalaisty po prostu albo musi akceptować pasję męża, albo absolutnie nie może albo być żoną himalaisty. I wtedy już nie jest żoną himalaisty. Mama to akceptowała, godziła się na to. No ona, też jak ja z nią rozmawiałem, to no ona pokochała tatę też między innymi za to, że w te góry chodzi, prawda? Więc jakby tutaj jakieś próby mówienia mu, żeby nie szedł, to już by... Spełzałyby na niczym. Dokładnie. Zaraził Cię tata miłością do gór? Wysokich? Tak, on nas od małego zaraził przede wszystkim szacunkiem do natury i spędzaniem czasu w tej naturze. I zawsze nas zabierał na jakieś wycieczki, czy to w Doliny Taczańskie, czy właśnie wyżej już, jak byliśmy starsi, na wspinanie w Alpy. Byłem z nim w Himalajach raz. Tak więc no, te góry na pewno w nas zaszczepił. Powiedziałeś, że byłeś z tatą raz w Himalajach. Po raz kolejny wybrałeś się w Himalaje, jakby pożegnać się z tatą, uczcić
jego osobę już w momencie, kiedy taty w twoim życiu zabrakło. Jak trudna była to podróż? Pewnie bardzo bogata we wspomnienia z czasów tej wyprawy, kiedy byliście w Himalajach we dwoje. Chociaż to zupełnie jakby inny kierunek, bo tutaj byliśmy w Karakorum, a z tatą byłem pod Everestem. No ta wyprawa ostatnia, nasz trekking, to tak naprawdę jadąc tam w ogóle się nie spodziewaliśmy, jaka to będzie emocjonalna, że tak powiem, brzydko bomba, bo no, iść tym szlakiem, którym tata szedł ostatni raz, patrzeć na te góry i później w końcu być pod tą górą, pod Broad Peakiem z mamą, z moimi braćmi, to były dla nas niesamowite przeżycia i ja myślę, że to nam pomogło też troszeczkę z tą całą tragedią sobie poradzić, poukładać w głowie miejsce, w którym tata został. Bo to jest szalenie ważne, żeby chociaż móc zobaczyć to miejsce, prawda? To był ten moment, kiedy z tatą się tak pożegnałeś? Myślę, że tak. Chyba nie było jakiegoś takiego specjalnego momentu tam, żeby się tak faktycznie, nie wiem, żeby... To było takie namacalne, nie wiem, pożegnanie i... ale samo to bycie tam pomogło sobie w głowie poukładać to miejsce, gdzie on został. To jest bardzo ważne, bo wcześniej tylko na zdjęciach ten Broad Peak no, był tak odległy, że się tego nie czuło, a tutaj... Zupełnie inaczej działa to na wyobraźnię w momencie, tak, kiedy faktycznie możemy to zobaczyć. Powiedziałeś, że tata zaraził cię bardzo skutecznie miłością do gór, zarażał od wczesnych lat dziecięcych. Jesteś szczęśliwym tatą trójki dzieci, bardzo małych dzieci. Jak to wygląda w twoim przypadku? Te dzieci już znają góry? Robisz wszystko, żeby też je pokochały już tak właściwie zgodnie z rodzinną tradycją, chyba można powiedzieć. Myślę, że tak. No my na szczęście mieszkamy w Zakopanem i... No właśnie, macie blisko. Tak, mamy blisko, góry są pod nosem, chociaż jak ktoś jest pod nosem, to... To jest czasami tak, nie korzysta. Czasami ciężko się tam znaleźć czas, żeby wyskoczyć. Ale tak, z moją Julką staramy się im pokazać właśnie ten rodzaj spędzania czasu, żeby oni wchodzili w góry, żeby się tym cieszyli i tak więc... spacerujemy, jak się da, po lesie czy do jakichś schronisk, żeby im ten świat pokazać. A ty sam od momentu, kiedy doszło do tragedii podczas schodzenia z Broad Peaku, masz jakąś taką wewnętrzną, jeszcze większą pokorę do gór? Pokorę? No zawsze nie. Pokora chyba jest cały czas taka sama, ale mam na pewno większą chęć spędzania w nich czasu po prostu. Jeśli chodzi o film, tak jak już mówiliśmy, to była taka trudna, emocjonalna podróż, ale w tej podróży wspierało cię wiele osób, tak? Gdy tylko środowisko himalaistów, wspinaczy wysokogórskich, to całe górskie środowisko, które z tego co wiem, jest jak jedna wielka rodzina, dowiedziało się, że masz taki pomysł, że chcesz stworzyć taki film, który będzie swego rodzaju pokłonem dla taty, to ruszyli z pomocą, dostarczyli garść materiałów, które mogłeś wykorzystać w filmie. Tak, znaczy ja jak zacząłem robić ten film, to właśnie głównym problemem był brak materiałów, ponieważ tata nie udzielał zbyt wielu wywiadów, nie był taką osobą typu gwiazdora, że wracał i po prostu o tych swoich dokonaniach. Był skromny człowiek gór. Był skromny, te góry zawsze mówił, no, że on tam przede wszystkim chodzi dla siebie, dla swoich wewnętrznych przeżyć. Ja miałem duży problem, bo właśnie nie miałem tych takich nagrań, które są szalenie potrzebne, prawda, w filmie. I na szczęście no, zacząłem szukać, pytać się, czy są jakieś nagrania. I to dotarło do Darka Załuskiego, który akurat wszedł w posiadanie bardzo cennych materiałów z wyprawy w 1988 roku na K2. Takiej wyprawy, której u nas w domu się o tej wyprawie za dużo nie gadało, bo to jest ten pierwszy taty Broad Peak, gdzie on ledwo umknął śmierci. Zawsze jak się go pytaliśmy przy stole w domu na przykład, no żeby nam powiedział, jak to tam było, jak sobie poradził w zejściu, czy było mu ciężko. On zawsze to ucinał i mówił, że dajcie mi święty spokój i zmieniał temat. Tak więc dla mnie to też było niesamowite, że jakby trafiały do mnie materiały
tego typu, gdzie na przykład z wyprawy, o której ja nie miałem zielonego pojęcia. I ja pamiętam, że przeglądałem to i naprawdę ryczałem, bo widziałem tatę tam na tej wyprawie, w namiocie, jak wygląda, jak tam rozmawia. Tak więc to też ogromne przeżycie dla mnie. Czyli ten film jest pełen tak naprawdę wspomnień osób, które były swoim tatą najbliżej i rodziny. I wspinaczy, bo tak naprawdę można powiedzieć, że himalaista ma dwa życia. Ma dwa życia i myślę, że im jest bardzo ciężko te życia dwa pogodzić, natomiast tacie się to udało, bo i był w górach, i był w domu właśnie. I ja tutaj też chciałem, pamiętam, że pierwszy taki pomysł w ogóle na ten film był taki, żeby pokazać tatę jako sportowca, jego osiągnięcia górskie, ale wiedziałem, że jakby się tylko na tym skupiając, to będzie fałszywy film, bo on taki nie był, bo on był strasznie rodzinny. No właśnie. On dbał o ten dom, o nas i taki jego obraz można w tym filmie zobaczyć. Jest taki jeden cytat powiedziany przez, takie słowa padły z ust Piotra Pustelnika, gdzieś tak bardzo mocno utknęły mi w pamięci. Ktoś kiedyś w jednym z wywiadów zadał mu pytanie, dlaczego chodzisz w góry? On odpowiedział, że ludzi można podzielić na dwa rodzaje, na tych, którym tej pasji absolutnie nie trzeba tłumaczyć i na tych, którym tej pasji po prostu się nie tłumaczy, bo się nie da. Ty w pełni akceptowałeś tą pasję u taty? Mówisz, że on te dwa światy godził, czyli ja rozumiem, że wracał z tych gór szczęśliwy, spełniony i inny lepszy. Zdecydowanie tak, bo no my tak zostaliśmy wychowani, że te góry były po prostu czymś naturalnym, że to, że jego nie ma i że wraca, to była taka dla nas codzienność, więc nawet ja sobie nie przypominam żadnego takiego momentu, żebym kiedykolwiek zwątpił, czy był jakoś zły na górę na przykład, tak, że tata tam wychodzi. W ogóle takich rzeczy nie było u nas. Pamiętasz ten dzień, 5 marca? Źle zapytałam, na pewno pamiętasz ten dzień. Myślę, że doskonale. Ale jakie to było uczucie dowiedzieć się, że twój własny tata, bardzo ważny w twoim życiu człowiek, zdobył dotąd szczyt niezdobyty, że mu się to udało. Jakie to targały, to były emocje w momencie, kiedy dotarła do was ta informacja? To było ogromne szczęście. Ja wtedy byłem w Gdańsku, bo tam mieszkałem. Pamiętam, że byłem w pracy i po prostu ja już cały ten atak szczytowy śledziłem. Chyba to na Facebooku były najszybciej wtedy informacje, więc czytałem minuta po minucie, co tam się dzieje. No i czekaliśmy na ten, na tą wiadomość, że szczyt został zdobyty, no bo tak wszystko na to wskazywało, tam piękna pogoda, mi się wszystko te po kolei szło wszystko zgodnie z planem, więc no już tylko ta informacja, że są na szczycie, no i to było ogromne szczęście, no duma, szczęście, ale też taki gdzieś tam strach w tyle głowy, o to, co będzie dalej. Jeszcze taki spokój, żeby właśnie poczekać na to, żeby zeszli. Nie? Mieliście nadzieję do samego końca, tak, że tacie uda się zejść? Pewnie. Długo, długo. Nadzieja umiera ostatnio. Odeszła bardzo, bardzo, po bardzo długim czasie. Zabierzesz kiedyś dzieci w Himalaje? Tak, myślę, że tak. Jak tylko będzie okazja, to tak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Zapraszamy wszystkich i zachęcamy do obejrzenia filmu Dreamland. Ja przypomnę, że to reżyserski debiut Stanisława Berbeki, syna legendarnego himalaisty Macieja Berbeki, czyli ta trudna i sentymentalna, pełna emocji podróż po świecie tego znanego nam wszystkim himalaisty.